Twoi znajomi rezygnują z PPK. Być może namawia Cię do tego Twój szef albo księgowa. Chcesz złożyć deklarację rezygnacji z PPK? Pokażę Ci, jak najlepiej to zrobić. O tak! Czy wiesz, że w PPK do Twoich oszczędności dokłada się Twój pracodawca? Do każdych oszczędzonych 100 zł w ramach wpłaty podstawowej dostajesz dodatkowe 75 od swojego pracodawcy. Czyli do każdego 1000 dostaniesz dodatkowe 750 zł. Do każdych 10 tysięcy 7,5 tysiąca zł. Czy Ty naprawdę chcesz zrezygnować z dodatkowych pieniędzy? To są Twoje pieniądze, z których możesz skorzystać w każdej chwili. Patryk, jak wrócić do PPK? To jest bardzo dobre pytanie. Wystarczy, że złożysz wniosek do swojego pracodawcy. Link do wniosku znajduje się w opisie filmu. Pamiętaj, pracodawca ma obowiązek zapisania Cię do PPK. Zostań w PPK, oszczędzaj i zyskuj.